Zabieram Was dzisiaj w podróż do Meksyku. Dlaczego do Meksyku? Bo to jeden z moich ulubionych kierunków. Cóż, być może nie wiemy, z czym mogłaby nam się kojarzyć Belgia, z czym mogłaby nam się kojarzyć Holandia, albo gdzieś daleka Kenia czy Urugwaj, ale Meksyk gdzieś każdy z nas ma w wyobraźni i jak go zapytamy, jak słyszysz słowo Meksyk, to o czym myślisz? Jeden pomyśli o papryczce chili, drugi o sombrero, trzeci o El Mariachi, czyli w meksykańskich muzykantach. Kto inny powie tequila, kto inny powie mezcal. W każdym razie Meksyk jest bardzo kolorowy, bardzo różnorodny. Meksyk od razu wywołuje pożądanie, żeby pojechać, żeby dotknąć, żeby zobaczyć, żeby powąchać, żeby zachwycić zmysły tą różnorodnością barw, różnorodnością stref klimatycznych, różnorodnością unoszących się w Meksyku zapachów. Byłem wielokrotnie w Meksyku, napisałem o Meksyku kilka książek. Kocham Meksyk i o Meksyku mógłbym opowiadać. A dzisiaj kilka słów o narodowych trunkach Meksyku, ponieważ 8 czerwca będę prowadził degustację online tequili i mezcalu. Jeśli chodzi o tequilę, to tequila powstaje przede wszystkim w stanie Jalisco. Historycznie jej nazwa pochodzi od miasta Tequila, gdzie jest najwięcej destylarni. Najsłynniejsza z nich to oczywiście José Cuervo ze wspaniałymi piwnicami pełnymi dojrzewającej tequili, bo tequilę dzielimy przede wszystkim ze względu na jej wiek, czyli mamy białą tequilę, tequila Blanco, albo nazywamy ją czasami po prostu Silver w Europie. Mamy tequilę Oro, tequilę Gold, tequilę Złotą, której raczej nie pokazuję, bo jest to rzecz, która jest nieco wstydliwa. Powiedzmy sobie, po pierwsze, nigdy to nie jest 100% agave tequila, czyli to jest coś, co Meksykanie pogardliwie nazywają mixto. Jest to mieszanka najczęściej rumu z tequilą, a złoty kolor zawdzięcza wyłącznie barwieniu karmelem, więc o tequili złotej zapomnimy, chyba że chcemy w barze tanio napić się tequili w szocie z pomarańczą i z cynamonem. Wówczas być może będziemy mieli i tak w ustach dużo więcej cynamonu i pomarańczy niż jakiejkolwiek tequili. Ale drugi rodzaj tequili klasycznie, i ten jest w Meksyku najczęściej podawany, to jest tequila reposado. To jest tequila, która leżakowała w beczkach, zwykle w beczkach z amerykańskiego dębu przez krótki czas. Tutaj mam inny przykład tequili reposado, marka Alma Azteca, właśnie z tą marką i z marką Amatitlan. Spotkamy się 8 czerwca. No i jest ta tequila, która leżakuje najdłużej, czyli tequila Añejo. Tu mamy tequila Añejo. Tu miałem jeszcze tequila Blanco. To są te tequile, o których Wam będę więcej opowiadał, zarówno o ich producentach, jak i o tym, jak one powstają, już niedługo. Drugi podział istotny, jeśli chodzi o tequile, poza tym, że one sobie leżakowały w beczkach bądź nie, to jest kwestia tutaj, do czego będziemy jej używać, bo do koktajlu idealnie się nadaje ta biała, nieleżakująca, do kontemplacji Añejo, czy nawet ekstra Añejo, czyli jeszcze dłużej leżakująca. Ale drugi ważny podział to jest ta tequila 100% agawy i ta tequila, która nie jest 100% agawy. Oczywiście to nie jest tak, że to może być zwykła agawa, prawda? Bo musi to być agawa zwana agawą błękitną, szlachetna odmiana agawy, która rośnie przede wszystkim w stanie Jalisco, która jest ścinana ręcznie maczetami przez panów, którzy nazywają się Himadores, i potem trafia zwykle do tradycyjnych ceglanych pieców, gdzie jest gotowana, gdzie z tej pieczona właściwie, gdzie z tej tequili uzyskuje się coś, co nazywa się miodem agawy, aquamiel, jak mówią na to Hiszpanie. To dopiero potem jest poddawane fermentacji i destylacji, najczęściej w alembikach,
i ewentualnie procesowi starzenia. Jaki tequila ma smak? Zawsze jest w nim dużo słodyczy, bo to jest ta słodycz właśnie z tego aquamiel, z miodu wnętrza agawy. I zwykle ma też troszeczkę takich nut delikatnie ziemistych. Jeżeli leżakowała w beczkach z amerykańskiego dębu, to również sporo nut waniliowych. No i drugi narodowy trunek Meksyku to jest mezcal. Będę wam opowiadał akurat o marce Monte Alban, ale oczywiście tych mezcali jest bardzo dużo. Właściwie każda wioska w stanie Oaxaca produkuje swoje mezcale. Funkcja maestro mezcalero, ten, który robi mezcal, przechodzi z pokolenia na pokolenie i często to są no, rodziny, które od 100 czy 150 lat produkują na niewielką skalę mezcal. Czasami nawet w drewnianych czy w glinianych naczyniach odbywa się ta fermentacja. Jest wiele mitów dotyczących mezcalu, bo sama nazwa mezcal kojarzy nam się z meskaliną, kojarzy nam się z narkotykiem. Uważa się, że ma jakieś właściwości hipnotyczne czy narkotyzujące. Absolutnie to wszystko jest bzdurą. Tak samo jak bzdurą jest to, że pływający w środku robal pochodzący z agawy jest afrodyzjakiem albo ma jakikolwiek inny wpływ na nasz organizm. Poza tym, że jak go zjemy, to wprowadzimy sobie troszeczkę do organizmu białka, ale być może nie tego najsmaczniejszego, zwłaszcza, że to białko ileś tam czasu moczyło się w alkoholu. Ten robak tak naprawdę najczęściej występował w niskiej jakości mezcalach sprzedawanych na bazarach. Był swego rodzaju potwierdzeniem, że alkohol ma te 40%, bo gdyby miał mniej, to ten robak by się tam zaczynał rozkładać i wyglądałby bardzo brzydko, a tak to wygląda tak, jakby prosto został wrzucony z krzaka. Nie polecam zjadania tych robaków, ale oczywiście jeżeli ktoś ma, znajduje w tym przyjemność, to robak mu nie zaszkodzi, ale też żadnych dodatkowych doznań nie spodziewajcie się. Mezcal robiony jest wyłącznie w stanie Oaxaca. Jest to oznaczenie geograficzne, podobnie jak tequila. Oba te trunki mogą powstawać wyłącznie w Meksyku. Mezcal może być produkowany z wielu bardzo różnych innych odmian agawy niż agawa błękitna. I tutaj od tego, jakiej agawy użyto do destylacji, zależeć będzie ostateczny smak. Często w większym stopniu niż sam proces leżakowania. Powiem szczerze, ja bardzo lubię mezcale, które w ogóle nie leżakowały i uwielbiam sobie porównywać mezcale z różnych odmian agawy, od różnych maestro mezcaleros, bo tutaj sztuka destylacji również odgrywa wielką rolę. Ale o tym wszystkim więcej będę wam opowiadał 8 czerwca. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać wam odrobinę mojej pasji, mojej miłości do Meksyku i do meksykańskich trunków na przykładzie 6 butelek, które będziemy online razem próbowali.